Ze mną Grażyna Torwiska. Dzień dobry, Grażynko. Dzień dobry, Zosiu. I tak się składa, że my spotykamy się w tym momencie w roku, kiedy już szykujemy się do festiwalu Dwa Brzegi, BNP Paribas, Dwa, ba Dwa Brzegi. Ale najpierw chciałabym tak spytać troszeczkę może prowokacyjnie, dlaczego nie robisz festiwalu w jakimś większym ośrodku, na przykład w Poznaniu. W Gdańsku, w Warszawie Za, zaoszczędziłabyś mnóstwo <grym> czasu no na dojazdy. Chodzi o pewien czarowny klimat tego miejsca, jakim jest Kazimierz Dolny. Niewątpliwie. I, i, I o to wyzwanie, które sobie te 18 lat temu postawiliśmy, żeby zrobić fajny, dobry festiwal w miejscu, gdzie nie ma kina. I to było coś, co stanowiło takie wyzwanie. Tradycja zresztą filmowych festiwali w Kazimierzu Dolnym przecież była. Już wcześniej, dlatego, dlatego można było wierzyć, że się uda. No i teraz już jest osiemnasta edycja Dwóch Brzegów. To jest przede wszystkim klimat tego miejsca, wiesz. Ja nawet bywam przecież na wielu festiwalach, cenię wiele festiwali, które odbywają się także w dużych miastach ale jednak ale jednak jest coś takiego że fakt że my w tym Kazimierzu Dolnym na te 8 dni festiwalu tworzymy to miasteczko festiwalowe że robimy tam kina budujemy tam miejsca spotkań że te ścieżki dla naszych widzów są to ścieżki filmowe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy trwa tam festiwal, a jednocześnie są te ogródki, są kawiarenki, jest mały rynek, duży rynek, jest przepiękne zakole Wisły. No i jest Janowiec po drugiej stronie. To wszystko tworzy taki, taki klimat wielkiego miejsca kinowego, które jest nie tylko związane... Z tą jedną salą, ciemną salą kinową, ale też z tym wszystkim, co wokół. I wydaje mi się, że to jest ten powód, dla którego nawet mi nie przyszło do głowy w najtrudniejszych chwilach naszej osiemnastoletniej historii, by zmieniać to miejsce. Ja w ogóle, jak myślę o dwóch brzegach, to, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to. To chyba to, że to jest taki festiwal nieoceniający. Ja wiem jak to brzmi. Mm -hmm. <laughs> w kontekście festiwalu, gdzie są oczywiście nagrody, to, to jest też kontekst krytki filmowej. Oczywiście on jest, tak, tak. ale chodzi mi raczej o, o ten rodzaj. Ym... Nie wiem, spotkania, bo właściwie czasem mam wrażenie, mimo że rzeczywiście też zapraszacie no, na takie czasem filmy, których nigdzie w Polsce nie można zobaczyć filmy prosto z tych największych festiwali. Mhm. I to jest dobre, czasem bardzo wymagające kino, czasem mniej wymagające, a, a nadal autorskie, niezależne. Ale czasem, wiesz, mam wrażenie, że czy, 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 czy to to kino jest najważniejsze, czy, czy, czy to przypadkiem czasem nie spotkania są po tym kinie najważniejsze? Te dyskusje, które potrafią obrać bardzo taki osobisty charakter, to może zobaczyć każdy, bo od jakiegoś czasu też tak. nagrywacie, prawda? Tak, jest... w, streamingu, w streamingu można zobaczyć wszystkie, wszystkie nasze spotkania. No wiesz, to są naczynia połączone. To znaczy, nie byłoby tych spotkań i nie byłoby takich rozmów, gdyby nie było inspiracji do tej rozmowy. A tą inspiracją jest właśnie film. A I I to się wydaje, filmowa. że wiesz, że to przekracza, że to już przekracza. Że to wychodzi, odchodzi dalej, tak? tak Mówisz że, o tym, że one ci są na takim te, te dyskusje jednak czasem są i te wypowiedzi na takim poziomie też osobistych tak. doświadczeń, że, 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 że czasem się zastanawiam, czy, czy tutaj jeszcze dalej chodzi o kino, czy o taki rodzaj wspólnoty właśnie, żeby jednak no porozmawiać o życiu, przecież o o to, życiu, chodzi, przecież, koszty, w kinie to, o to chodzi. Kino w kinie i w w kinie szczególnie, ale w sztuce w ogóle. Właśnie o to chodzi, żeby ona powodowała jakiś rodzaj refleksji, jakiś rodzaj emocji, która się wyzwala w nas pod wpływem. To może być obrazu pod wpływem muzyki, w naszym wypadku pod wpływem kina, obrazu, który płynie z ekranu. Ale no to jest tak. I wiesz, w ogóle w założeniu od początku, dlaczego to była ta nazwa Dwa Brzegi? Mówiłam już o tym oczywiście, ale zawsze warto do tego powrócić. To właśnie są te dwa brzegi, czyli to jest z jednej strony film albo koncert, albo. Spotkanie z artystą, a z drugiej strony to jest odbiorca, to jesteśmy my. To my, którzy patrzymy, słuchamy i pod wpływem tego, co widzimy czy co słyszymy, uwalniają się nasze emocje, uwalniają się nasze wspomnienia. E, e, czasami one są bardzo miłe, czasami są bolesne, no i potem mamy taką potrzebę, właśnie, żeby się udać na spotkanie e, i o tym pogadać, e, i uwolnić się od tego wszystkiego, co w nas siedzi. To jest tak, to, to, to jest temu służy sztuka, uważam w ogóle. I to jest ten drugi brzeg, jeden i drugi. I to połączenie tych dwóch brzegów jest na, na naszym festiwalu bardzo ważne, bardzo istotne. Jak wiesz, widzowie przyjeżdżają do nas specjalnie. Na ten czas. I to są w dodatku widzowie, którzy nie są zawodowo związani ze sztuką filmową. Wykonują różne zawody, są z różnych rejonów Polski, mają różne doświadczenia, mają różne wykształcenie, a jednak znajdują wspólną przestrzeń do tego, żeby rozmawiać i dyskutować o tym, co zobaczyli, przeżywać wspólnie. No, wydaje mi się, że to jest, to jest duża wartość tego festiwalu. Mnie się to też rymuje, kojarzy też trochę z takim, takim sposobem, w jaki ty mówisz o kinie, formalnie, oficjalnie, ale też zupełnie prywatnie. Mm -hmm. Miałyśmy okazję wiele rozmawiać e, za kulisami e, różnych zdarzeń. Dyskutować film, właśnie dyskutować, o tym, co widziałyśmy. No to tak. kapitalne. Wiesz, ile ja się dowiedziałam o tobie, kiedy mówiłaś o filmie i jakąś ocenę. No właśnie chciałam ocenę. powiedzieć dokładnie to samo, że tyle się dowiedziałam o tobie i że te rozmowy są wspaniałe, dlatego tak. że ty mówisz o takim, o, o, o takich film, o, o filmowej materii w taki sposób rzeczywiście bardzo życiowy. I to ja zawsze uwielbiam ten moment, nie zapomnę na przykład, jak kiedyś pytałam Zapytałam cię o pewien film, może tu hmm. nie wymienię go z tytułu, bo to, były, bo to była taka rozmowa w duchu, że ten film nie jest zbyt udany, mimo że to słynny, jakby festiwalowy film, o którym było głośno, z głośną rolą. I zapytałam cię wtedy, czy warto obejrzeć, czy warto zapowiadać, pisać się w zwierciadło o tym filmie. I ty powiedziałaś, dlaczego on jest, jest nieudany, po czym powiedziałaś, tak, ale, i to jest ten moment, który uwielbiam w rozmowach z Tobą. On mi dał, i ponieważ to był film, no tutaj już coś zradzę, wokół jedzenia, a właściwie wokół niejedzenia Aha. i głodu, głodzenia się. Mm -hmm. I to wtedy mi powiedziałaś, wiesz, y, ale po tym filmie uświadomiłam sobie, y, jak ważna jest uważność. Y, tego na to, co jemy, jak jemy, jak pewne nawyki w ogóle decydują, determinują całe nasze życie i jak taka świadomość jest ważna, żeby na przykład w ogóle cieszyć się życiem, taki kęs jedzenia może być ważny i znaczący. Uwielbiam, jak mówisz, o relacjach międzyludzkich. Mm -hmm. Wiem, że mówisz zawsze też z własnego doświadczenia, z tego, co przeżyłaś. Czy ty masz wrażenie, że tego się nauczyłaś, czy nauczyłaś się w ten sposób patrzeć na kino, a wcześniej patrzyłaś jakoś inaczej? Czy to jest w tobie, czy to jest jakiś w ogóle jakiś rodzaj intuicji? Wiesz, trudno, mi to, trudno mi to przeanalizować w tak szybkim czasie teraz, ale ja zawsze patrzyłam na filmy przez... Pryzmat moich emocji i moich doświadczeń. Potem, kiedy film mi się bardzo podobał, to już po jego obejrzeniu zastanawiałam się, dlaczego on mi się podobał. I tu następowała taka analiza już czysto krytyczna filmu. Co tam zadziałało, jak zadziałało, dlaczego, jak zagrany był, czy dobra była obsada, i że może właśnie ten sposób obsadzenia postaci w filmie zadziałał najlepiej, jak była skonstruowana muzyka, jak był przede wszystkim skonstruowany obraz, jaki był klimat całej tej opowieści, to, to następuje później. I zawsze tak u mnie było. Pierwszym wyznacznikiem, czy w ogóle chcę wejść w tę analizę, było to, na ile ten film no, poruszył moje struny, takie czysto emocjonalne. A to, o czym powiedziałaś, tak, to, to dokładnie tak jest, że ja też, nawet jeżeli Jakiś film budzi mój sprzeciw z różnych powodów, Tu myślę możemy powiedzieć o, o, o tym filmie, bo to chodziło o klub zero. To prawda. E, więc, więc, jeżeli on budzi mój sprzeciw, z tego powodu, że mam duże wątpliwości, czy on będzie przez młodych ludzi, o których opowiada, zrozumiany tak, że oni się zastanowią, czy to jest sensowne. Poddawanie się czasami komuś, kto próbuje zawładnąć Twoją osobowością, bo w gruncie rzeczy to jest o tym opowieść. Czy też było to pokazane tak, że być może dzisiaj taki młody człowiek powie, no tak, ale to jest okej, okay, bo ta osoba doskonale rozumiała, ta nauczycielka, czy ta i raczej, powiedziałabym, trenerka, trenerka ta, bo tak, to tak. raczej tak należałoby określić tę osobę, która absolutnie świadomie brała pod swoje skrzydła, a potem sterowała duszami tych młodych, młodych ludzi. No więc tu były moje wątpliwości, bo, bo Takie uważam, że... Takie manipulacyjne, prawda? Tak, czy to bo nie uważam, jest że, że film ma ogromną siłę oddziaływania. I, 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 I gdybym ja miała zrobić taki film, to pewnie bym się mocno obawiała, czy nie zrobię tu komuś krzywdy. Komuś z oglądających. I, i dlatego były moje obawy związane z tym filmem, ale z drugiej strony, no to co powiedziałaś, on dawał dużo też refleksji, które pozwalały nam i pozwalają, i muszę ci powiedzieć, że od tamtego czasu, nawet jak jem w pośpiechu albo zastanawiam się, co zjeść, to, to czasami mi powraca ta myśl no dobrze, ale nawet jeśli masz mało czasu i siadasz do posiłku, a zwłaszcza jeśli siadasz z drugą osobą, to na moment oderwijmy się od wszystkiego. Zostawmy to. Delektujmy się też tym jedzeniem. I tu możemy przywołać inny film. Zresztą ten film będzie pokazany w tym roku na Dwóch Brzegach. Bulion i Inne Namiętności. To już zdecydowanie Prawda? o jedzeniu nie to jest się. O jedzeniu, ale też o tej właśnie celebracji jedzenia cudownej, pięknej i też przygotowywania tego jedzenia, które, które w tym filmie pokazane jest po mistrzowsku. Ze wspaniałą Juliette Binosz, Oczywiście. W głównej roli. Dlaczego twój program Kocham Kino nie nazywał się Kocham Teatr? Dlaczego Dwa Brzegi nie są festiwalem Teatralnym, tylko filmowym. Pytam o to, dlaczego zajęłaś się filmem? Zajęłam się filmem, dlatego że w momencie, kiedy pracowałam w telewizji w dwójce pojawił się taki, pojawiła się taka propozycja ja tak ja mam wykształcenie przede wszystkim związane z historią sztuki i historią teatru sztuki teatru i kocham teatr nadal natomiast telewizja wydawała się takim miejscem gdzie ten, ta komunikacja z odbiorcą z widzem z tym bardzo szerokim odbiorcą będzie będzie miała większe przełożenie, tak? No, znacznie więcej mogliśmy mieć. Ale ja kocham teatr i kocham kino i kocham sztuki wszelakie. Więc, więc to nie jest tak, że tylko, tylko i wyłącznie kino, a wiesz, no, często jest też tak, że życie nam układa ten scenariusz. I w tym wypadku rzeczywiście tak było, bo to była i Ewa Banaszkiewicz wtedy i Jerzy Kapuściński i był Tadeusz Sobolewski cudowny, który mnie nauczył w ogóle też w tego, o czym na początku mnie zapytałaś, czyli takiego patrzenia na kino nie w sposób czysto analityczny, związany z konstrukcją tego filmu i z taką techniką jego tworzenia, tylko z emocjami, z tym budowaniem emocji poprzez reżysera, jak on buduje twoje emocje, jak te postacie budują twoje emocje. To Tatiusz Oblewski, niewątpliwie i zawsze będę mu za to bardzo wdzięczna. A kto poprowadził Cię? Y może poszłaś sama, ale tak zakładam, że mógł być ktoś, kto wziął cię na pierwszy, czy jeden z pierwszych takich bardzo ważnych dla ciebie seansów. Takich, po których pomyślałaś, że, że nie wiem, kino może coś zmienić w głowie. Mm, nie, to, taki rzeczywiście ważny to chyba sama się wzięłam, dlatego że, że postanowiłam pojechać y, na festiwale. Te, te duże, postanowiłam pojechać do Cannes, postanowiłam pojechać do Berlina. No ale pierwszym takim festiwalem, który miał dla mnie ogromne znaczenie i który w jakimś sensie wywalczyłam sobie, że chcę, żeby zrealizować tam reportaż i żeby kocham kino było dedykowane, będąc przez tam cały rok na antenie, żeby były te momenty, kiedy kocham kino jest dedykowane takim festiwalom, właśnie jak Wenecja, Berlin czy Cannes. I udało mi się przekonać, wiesz, ja pierwszą relację robiłam w 1997 roku to w ogóle jest tyle lat temu, że, że aż trudno, trudno mi samej to, w, to, w to uwierzyć, i postanowiłam zrobić coś takiego, i zabrałam się. Na ten festiwal. Walczyłam o to bardzo, muszę powiedzieć, no bo to były czasy, kiedy jeszcze ani nie byliśmy w Unii, wyjazdy, realizacja, przygotowanie takiego zespołu produkcyjnego to było duże to, to było dosyć trudne. Ja nie miałam dużych środków, nie miałam dużego budżetu, ale miałam siebie i miałam pomysł na to, co zrobić. I pierwsze, pierwsze realizacje Kocham Kino były robione z ekipą francuską. Miałam rzeczywiście takie preferencyjne. Bo tak było łatwiej ceny. po prostu tak rozumieć. Nie trzeba było zabierać ekipy z Polski. Znalazłam tam ekipę bardzo fajną kilka lat z nimi pracowałam, a potem jak weszliśmy do Unii Europejskiej, no to już się też zmieniły warunki i też otworzyły się inne możliwości. Ale mm, tak, sama pojechałam i zobaczyłam. Pamiętam, że pierwszym filmem, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, ponieważ była, była to rzeczywiście premiera światowa. Nikt tego filmu przed nami, siedzącymi na tej sali w Grand Teatru Lumière w Cannes nie widział. To był Smak Czereśni ee, Abbasak Jarostamiego bardzo wymagające kino w tym sensie, że to jest dzisiaj to się nazywa slow movie i ja tak byłam niesamowicie przejęta patrzyłam na ten film przecież sobie, boże takie kino kompletnie u nas jest nieobecne nikt tego jeszcze nie pokazuje i tak pamiętam, rozejrzałam się w koło, jak reagują moi koledzy doświadczeni. Już o, wtedy znałam już osoby, które pracowały w Wielkiej Brytanii dla The Guardian. Znałam Klausa Edera, który był związany z kolei z krytyką niemiecką. No, i tak się rozglądałam w koło, jak oni reagują na ten film. I oni wszyscy spali. Oni wszyscy spali, bo to było prawdziwie slow movie. Ja byłam mocno przejęta tym filmem, a potem się okazało, że właśnie ten film dostał Złotą Palmę. I od tamtego czasu jestem przekonana, że dobre kino to jest również takie, na którym możesz, możesz? naprawdę się zrelaksować. To piękna opowieść, ale chciałabym tu jeszcze zapytać o, o, o taką troszeczkę być może mroczniejszą stronę tego bycia osobą publiczną, która mówi o kinie. Mam wrażenie, że kiedy zaczynało się kocham kino, to jednak w ogóle kinematografia była mocno zmaskulinizowana i bardzo było niewiele znanych osób w Polsce, które o kinie mówiło mhm. takim eksperckim językiem, które jednocześnie taka osoba, która jednocześnie byłaby kobietą. To się rzadko rzeczywiście zdarzało. Jakie Wtedy znaczenie tak, miała to twoja faktycznie. płeć? Masz wrażenie, że było trudniej Nie, się nie przeżyć wiesz, przez muszę, to? Nie, 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 nigdy tego nie odczuwałam. Właściwie nigdy się też nad tym nie zastanawiałam, ale skoro się nie zastanawiałam, to znaczy, że nie odczułam tego, że to najlepszy że jest, taki test. Tak, że, jest, że coś tu nie gra. Nie, ja zawsze, zawsze, ja zresztą jestem osobą bardzo konkretną i jak, jak załatwiam coś, więc też nie, nie ma w, we mnie jakiegoś wahania, tylko ja wiem, jeśli już idę coś załatwić, myślę tutaj też o tym, że jak jedziesz na takie festiwale, to musisz się kontaktować z wieloma agencjami, bo chcesz zdobyć wywiady jak najlepsze, więc musisz mieć konkretny plan, musisz go przedstawić, musisz wiedzieć, jak przeprowadzić. Prowadzić później te rozmowę, bo to wszystko jest obserwowane przez agencje i agentów i agentki, i potem przy następnym spotkaniu już albo Cię kojarzą, albo Cię nie kojarzą, albo dobrze cię kojarzą, albo źle cię kojarzą. I to była taka praca na początku, przez pierwsze tam powiedzmy 4-5 lat, bardzo intensywna, ale ona polegała przede wszystkim na tym, że ja wiedziałam, że jeśli będę konkretna w tym. O czym rozmawiam i, i będą widzieli efekty, bo jeszcze na tych festiwalach musisz wysłać potem materiał, który zrobiłaś i przedstawić, co zrobiłaś, to że jest szansa, że się uda i że nie będzie tutaj żadnych problemów. I tak to rzeczywiście było. Także nie, nie mogę powiedzieć, że w jakikolwiek sposób fakt, że, że byłam kobietą, mi, mi utrudniał. Może czasami e, uśmiech, ale to niezależnie od tego, czy to uśmiech kobiety, czy mężczyzny i takie podejście bardzo. Bardzo serdeczne do, do, do drugiej osoby i też nierozczeniowe mi pomagało. Zbliża się ten, ta magiczna data 27 lipca. Wtedy zacznie, zaczną się dwa brzegi. No i właśnie świętujecie. Osiemnastkę. No, coś to, coś to chyba znaczy. Że, no, że... Oczywiście to znaczy, że po pierwsze jesteśmy dojrzali, po drugie, że wszystko nam wolno, w związku z czym nie będziemy się bali filmów dla dorosłych. No i będziemy zachęcali także wszystkich naszych gości, jak i widzów do tego, żeby się tą osiemnastką bawić. I co planujecie w tym roku? Jak, jak będziecie świętować no, te e, Tak, jak się robi osiemnastki, osiemnastki, urodziny 18 są zawsze pełne niespodzianek. I na tym zaprzestańmy. To znaczy, na pewno będzie bardzo dużo niespodzianek. Będzie też kilka filmów, które są dowodem na to, że jesteśmy pełnoletni i możemy pokazać naprawdę takie kino dla dorosłych, z świadomością, że zostanie ono zrozumiane i potraktowane jako właśnie albo coś bardzo, bardzo poważnego. Co mogą obejrzeć tylko ludzie dorośli, albo coś bardzo, bardzo odważnego, zabawnego, kontrowersyjnego, co zostanie zrozumiane przez tych, którzy są dorośli. I teraz co rozumiemy przez dojrzałość i dorosłość? Przez dorosłość rozumiemy oczywiście przede wszystkim to, że jesteśmy otwarci na świat że jesteśmy tolerancyjni, że jesteśmy ciekawi drugiego człowieka, że jesteśmy ciekawi inności i nie odrzucamy jej, tylko, tylko, tylko jesteśmy jej ciekawi i chcemy ją bliżej poznać. To znaczy dla nas, dla dwóch brzegów osiemnastka, czyli dojrzałość i dorosłość. Słyszałam, że Jadwiga Jankowska-Cieślak pojawi się jako gościni tak. w cyklu I, i kino stworzyło kobietę. Nie, i, i, Bóg, i, Bóg, I Bóg, bo to nawiązuje i do Bóg. Wadima. I Bóg stworzył kobietę do tego filmu. filmu. I to jest sekcja, która jest od pierwszego festiwalu. I Bóg stworzył aktora, aktorkę. I Bóg stworzył aktorkę. Tak, i tak. Bóg w tym wypadku stworzył aktorkę, Jadwiga Jankowską-Cieślak. Wspaniałą, znakomitą i ona będzie w różnych odsłonach, w różnych rolach, które zagrała w, na przestrzeni swojej kariery. Będzie opowiadała podczas lekcji kina nie tylko oczywiście o filmie, ale także właśnie o teatrze, bo ona jest też znakomitą aktorką teatralną no więc, więc taki retrospektywny przegląd jej twórczości będzie na dwóch brzegach. Ale w ogóle będzie jakoś kobieco, bo, bo, bo z kolei retrospektywa reżyserska to Dorota Kędzierzawska I też się z tego powodu bardzo cieszę, bo Dorota jest taką autorką, twórczynią, reżyserką, scenarzystką i producentką zarazem, która jest bardzo wierna swojemu kinu, swojemu językowi, temu, co, co jest dla niej ważne i nie mimo że czasami to jest trudne, to jest dla nas bolesne, mówię dla nas widzów, dla niej trudne, bo też bardzo często bierze za bohaterów dzieci, a praca z dziećmi jest bardzo trudna. Ona potrafi to robić świetnie, bo wydobywa z nich to coś, co nazywamy aktorstwem, a przecież oni aktorami nie są. Natomiast wydobywa z nich, znaczy pozostawia też szczerość, naturalność, jaka jest w takim dziecku. Ale jednocześnie to dziecko nie gra siebie, tylko gra postać, którą napisała dla niego Dorota Kędzierzawska. I co więcej, Dorota Kędzierzawska tak z nimi pracuje, że nie narusza ich psychiki. Także del Tak delikatnej, wiesz, kruchej. To jest, to jest wielka wartość. No a jak to się robi, no to a mam właśnie, nadzieję to się robi. właśnie opowie na dwóch brzegach. To też bardzo empatyczne kino. Bardzo. I już sobie wyobrażam, co może z takiego miksu empatycznego kina i takiej publiczności jak publiczność mm -hmm. kazimierska, w wyniknąć. No, też jestem też jestem tego bardzo ciekawa i bardzo na to czekam. No i oczywiście spodziewam się wielkie festi festiwalowe tytuły. Tak, no. będzie jak najbardziej. Nawet tu przed, przed naszym spotkaniem szybko przeliczyłam, że z, z ko głównego konkursu kaneńskiego będziemy mieli siedem tytułów z głównego, a jeszcze do tego dochodzą dwa tytuły z sekcji Inne spojrzenie, w tym e, film Armand nagrodzony e, Złotą Kamienią za najlepszy debiut, ale będzie też, będzie też nagroda Grand Prix jury tegorocznego Cannes, czyli piękny film, który zrealizowała Payal Capadia. All We Imagine as Light. I będzie film, który dostał nagrodę za reżyserię reżyser Miguel Gomez za Grand Tour. No więc będzie sporo tytułów takich, o których się mówiła w związku z festiwalem kaneńskim. Będzie też Złoty Niedźwiedź. Z z festiwalu berlińskiego, czyli Dahomey, Sporo dobrych tytułów, sporo fajnych tytułów, z polskiego kina również. I to w jakże pięknych okolicznościach przyrody. Przyrody, tak. Z, zawsze byłam ciekawa, czy masz takie miejsce, kiedy już, jak dzieje się bardzo wiele na festiwalu i, i już wiesz, że musisz natychmiast taką ucieczkową, chwi, musisz mieć chwilę dla siebie. Czy masz takie miejsce, trochę taki, wiesz, taka kryjówka w Kazimierzu? Wiesz co, no, ja od taki... lat, od lat mieszkam w takim fajnym, małym pensjonacie. Naciku cztery pokoje yy, się nazywa i tam mam takie, tam mam takie, takie schronienie, kiedy rzeczywiście potrzebuję powiedzmy no, 30 minut, żeby się wanąć do łóżka i przespać i tak się zresetować kompletnie mm -hmm. i znowu ruszyć na kolejne spotkania i kolejne rozmowy, które oczywiście bardzo lubię i bardzo cenię i, i cieszę się na nie. No osiemnastka to też prezenty zwykle, jakieś życzenia, więc jeśli, jeśli miałabyś sobie życzyć jakiegoś Takiego specjalnego prezentu z tej okazji, to, to co by. To no było? to życzyłabym sobie, żeby wszyscy wszyscy do nas przyjechali, żebyśmy byli wielką, taką filmową, fajną grupą rodziną, żeby te sale kinowe były rzeczywiście zapełnione po brzegi. Tak jak to bywa w, bywało do tej pory na naszym festiwalu, bo to dla nas, organizatorów, jest po prostu największa frajda. Kiedy widzimy, że, że widzowie są, że się cieszą tym, co dla nich przygotowali. Spaliśmy. My nie chcemy od widzów prezentów, my mamy dla nich bardzo dużo prezentów z okazji naszych urodzin. Jakoś czuję, że może to życzenie się może spełniać. <laughs> Dziękuję Ci bardzo. Graszek. Dziękuję bardzo, Zosia.